9 edycja Narodowego Czytania Literatury 2020 pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wybrane fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna czytają dla Państwa pracownicy Polskiego Radia Rzeszów. Akt czwarty, scena pierwsza. Wdowa Małgorzata Iwanicka, Balladyna Elżbieta Lewicka. Fon Kostryn, Roman Owsiak. Grabiec, Jakub Chodyniecki. Goniec, Łukasz Wacławek. Sługa, Stanisław Kuc. Głos wdowy za kulisą. Puszczajcie! Gdzie ja się skryję? Kłajam pięknie, moi rycerze. Córko, ha, to się nie godzi zapomnieć o mnie. Co się babie roi? Co to za stara kobieta? Wy, młodzi, hulacie? Dobrze. Ale też o matce warto pomyśleć. A to mnie jak w klatce zamknięto. Stara czeka, 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 ani przysłała kawałeczka chleba. A to głód, córko. A przynajmniej mleka kropelkę dajcie. Wszak tu manna z nieba padać nie będzie dla biednej staruszki. Co to się znaczy? To jakaś szalona. A daj mi, córko, te złote dzbanuszki. Matce się pić chce. Czemu tu wpuszczona ta stara? Wziąć ją. Idź z Bogiem. Mój królu. To obłąkana. A powiedz matulu do twojej matki. Nie nazywaj stara, stara, ta stara. Wziąć ją, wyprowadzić. <noise> Jaka to chłopska maszkara. Dajcie jej pokój. Trzeba ją posadzić z nami do stołu. To mi to pan dobry. Widzicie? Dajcie ławkę, niech usiędę. Tak, tak, tak trzeba, mój rycerzu chrobry. Czcić starą matkę. Czy to ja uprzędę piękniejsze sobie suknie z pajęczyny? To wina mojej kwoczki balladyny, że ja w łachmanach rada czy nie rada, niech się nie dziwi żaden z was, acanów. Że od nie złoto, lecz kilka łachmanów ze starych kości na proszek opada, proszę wybaczyć córce mojej. Piekło! Jak tu wpuszczono tę żebraczkę wścieką? Powiedz, jak weszłaś do złotych pokoi? Ja ciebie nie znam. O, święci Anieli, nie znasz? Ty matki nie znasz? Matki twojej? Uszy królewskie weseli, taki rozchowor. Powtórz, córko, śmielej. Ty matki nie znasz? Twojej własnej matki? Czy wy ją znacie, panowie? Powiedzcie, co to za wiedźma? Świećcie mi, jak świećcie niebieskie gwiazdy. Wy mi bądźcie świadki. Jeśli z was, który ojcem... O ty, jędzo, ach, okropnico, córko, to ja ciebie nie znam. Każ, niech ją zawrota wypędzą. Szczeka za głośno. Urodziłam z siebie trumnę dla siebie. O Boże, mój Boże! Służalcy, na znak dany przez kostryna chwytają ją za ręce. Puszczajcie, córko! Niech pomyśli, córko! O córko, pomyśl, ale tam na dworze ciemno, deszcz pada, a pionun pod chmurką czeka na siwy mój włos by uderzył. Patrzaj przez okno, grom nie będzie wierzył, jak mię zobaczy samą w taką burzę, że ja nie jestem jaką zabójczynią, co się po nocy błąka. Powiem chmurze, niech bije w zamek gromem. Nie targajcie, ja pójdę sama. Świat teraz pustynią dla starej matki. Chleba kawał dajcie. Bo dajcie, chleb ten zadławił, zadławił. O nie targajcie, bo i tak podarta sukienka moja. Wiatr się będzie bawił z łachmanem starej matki. O, to czarta córka nie moja, nie moja, nie moja. Czemuście smutni? Wszak pod uczty koniec ludzie szczebiocą, co język przyniesie. A wy milczycie jak w zamczysku z buja. Co to za tentent? Przybył grafa Goniec. Niech wejdzie. Koniec wchodzi. Jakie od męża nowiny? Pan graf pozdrawia. A kiedy z powrotem? Burza go w bliskim zaskoczyła lesie. Konie ognistym przerażone grzmotem grzęzły po bagnach. Sosny się jak trzciny gieły z okropnym hukiem i łoskotem. Nie można było dotrzeć do zamczyska. I pan graf czeka w pustelnika celi, aż się ta burza wygrzmi i wybłyska. Cóżeście z Panem Nowego widzieli? O pan graf pomyślnej dokonał wyprawy. Zaledwieśmy wjechali w gnezneńskie ulice, koło czerwonej bramy spotkaliśmy orszak rycerzy uzbrojonych. Na ich czele popiel, jechał konno. Kon jego dumny piął się nieraz i zawieszał w powietrzu żelazne kopyta nad głowami pokornie klęczącego ludu. Wtem Kirkor, któż by myślał, Kirkor samotrzeci, trzeci, chwyta dłonią koniowi królewskiemu, cugle krzycząc, Srogi tyranie, trzema zabójstwami doszedłeś aż do tronu, idź w piekło! To mówiąc mieczem rozciął przy ukoronowaną i za szaty chwyciwszy, podniósł, wstrząsnął trupa. I ludowi pokazał. Lud zrazu o nie miał. Potem w niebo ogromnym uderzył okrzykiem. Nie można było wiedzieć, pochwalał czy ganił. Nagle się cały ku nam rzucił szumną falą. Chwila, a już nas jako trzy maleńkie mrówki zalał, strzaskał, zdruzgotał. Kilkor jedną ręką trzymał trupa, a drugą swój miecz zakrwawiony. My zaś, jego rycerze, pełniąc rozkazanie, mieczów nie dobywali. Wtem tłok ludu, jako bałwan rzucony wiatrem, zniżył się kolanem przed olbrzymią postawą Kirkora i wołał. Niech żyje ludu mściciel. Kirkor król niech żyje. Co mówisz? Kirkor królem? Tu scena się urywa, gdyż czasu nam ubywa. Już za godzinę następna na falach będzie dostępna.